Na początku mojego sprawozdania z działalności radnego i sołtysa chcę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach, którzy głos oddali na moją kandydaturę szczególnie, ale podziękować chcę wszystkim. Będąc radnym cztery kadencje, chcę przypomnieć, co było zrobione przez te cztery kadencje. Pierwsze, to była długo oczekiwana droga gminna w Lucynowie. Drugie, droga powiatowa Szyszłowo do Prosowo, dzięki staraniom pani dyrektor z Piotrowic, pani Wieczorek, pana radnego powiatu Józefa Ziemiarskiego, świętej pamięci wójta Aleksandra, pani sekretarz Grażyny Tylman, pana przewodniczącego, pana sołtysa, no i oczywiście moje. I dzięki temu ta droga powstała. Następne trzeci punkt, zostały utwardzone dwie drogi gminne z naszego sołectwa. Jest to droga w Kolendrach i droga w Krzyszłowie do pana Marka Bieleckiego. Drogi te zostały utwardzone destruktem, który został pozyskany z firmy Strabag dzięki tu obecnej pani Monice Bieleckiej, która wynegocjowała możliwość zakupu przez gminę destruktu. Za destrukt oczywiście zapłaciła gmina, a transport był w gestii sołectwa. Pani Monika Bielecka z swojej firmy dała ciągniki, ja dałem samochody i wspólnie ten destrukt był zwieziony. Pan sołtys Bielecki oczywiście dał ciągnik, SKR umożliwił nieodpłatnie też wał i wszystko to było zrobione w czynie tak zwanym społecznym. Wyremontowane zostały wspólnie te drogi, dwie. Następnie zostały założone lampy na terenie Lucynowa, Szyszłowa i Szyszłowskich Kolendów. Nie zostały założone lampy na stronę pana Bieleckiego, no ale nie wszystko od razu. Następnie pan Ireneusz Bielecki dał bezpłatnie piasek na drogę, ja dałem ładowarkę i każdy, kto chciał i gdzie chciał, na swój odcinek drogi czy dróżki mógł wozić, a najbardziej wtedy była potrzebna droga w stronę lasu koło pana Wojtka Bieleckiego, ponieważ leśnicy zgłaszali do urzędu gminy, że nie byli w stanie dojechać do lasu. Następne. Postawienie czterech wiat przystankowych dla dzieci, które dojeżdżały do szkoły autobusem szkolnym. Gmina zakupiła materiał, ja dowiozłem, a mieszkańcy i sołtys zajęli się montażem. Następnie odbyło się postawienie jeszcze dwóch wiat przystankowych w Szyszłowie i w Lucynowie przy drodze wojewódzkiej. Wspólnie z sołtysem i mieszkańcami wylaliśmy stopy betonowe, gmina zakupiła wiaty, a pan Krzysztof Koralewski i pan Grzegorz Błyskawa wyrazili zgodę na postawienie tych wiat poza pasem drogowym na ich własności, też oczywiście wyrazili to bezpłatnie, nikt nie otrzymał pieniędzy. Następne. Kilka razy były organizowane wiejskie dożynki w Lucynowie. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich, z Radą Sołecką, z sołtysem i z mieszkańcami. Ale ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa zaprzestaliśmy tej działalności. Natomiast Dzień Dziecka i Dzień Kobiet był organizowany do końca kadencji regularnie każdego roku. Dopowiem jeszcze, że na Dzień Dziecka zawsze żeśmy pozyskiwali jakieś pieniądze z gminy. Natomiast Dzień Kobiet to była moja składka i sołtysa z własnej kieszeni oczywiście. Następnie. Z programu Odnowy Wsi został opracowany i wykonany projekt na miejsce parkingowe w Lucynowie przy szkole, miejsce pod altankę, plac zabaw, została założona siatka po stronie pana Górnego. Wszyscy mieszkańcy, pan sołtys, pan Patryk Bielecki, pan Ireneusz Bielecki wypracowali ręcznie 430 godzin i 80 godzin ciągnik z przyczepą ładowarka, a było to wyrywanie drzew, włożenie piasku, kopanie piasku, włożenie kamieni, układanie kamieni i tak dalej. Na koniec nie będę chciał dużo przeciągać. Chcę tylko dodać, że być radnym, to trzeba być radnym dla całej gminy, nie tylko dla sołectwa. Bo jeżeli radny będzie tylko dla sołectwa, to wiadomo, że nie zrobi nic, bo inni radni na to nie pozwolą. A niektórzy mieszkańcy uważają, że radnym być, to mu się wszystko należy, jak przysłowiowa psu buda. Ale radnych jest 15, a każdy ma tylko jeden głos. Szanowni mieszkańcy, w 2005 roku za świętej pamięci Aleksandra została zaplanowana i wpisana do planu budowy dróg droga w Szyszłowie. Od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej, koło remizy. I ta droga na pewno będzie.
Nieważne, kto będzie radnym. Tylko jeśli teraz wyszły takie nieprzyjemności z tym pomiarami, no to jeśli na pewno nie będzie zgody na to, to być może ta droga się gdzieś indziej przesunie, nie? Szanowni mieszkańcy, nowy radny, tu obecny, zarzuca mnie i sołtysowi, że nie robiliśmy zebrań. Zgoda, nie robiliśmy, ale szanowni państwo, po co robić zebrania, jak każde zebranie tak się kończyło, jak teraz się kończą sesje w Ostrowicy. Jeśli nie wierzycie, to idźcie na sesję, zobaczycie. No i co tu jeszcze? Najlepiej wszystko jest krytykować, albo na wszystko stawiać weto. Dziękuję za współpracę, przede wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich w Lucynowie, sołtysowi, Radzie Sołeckiej, wszystkim mieszkańcom, pani Monice Bulewskiej za współpracę z załatwieniem destruktu. I na tym bym to wszystko zakończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję.